przybytych, zaproszonych gości na czele z księdzem proboszczem Sławomirem Radnie. Witam przedstawicieli Lasów Państwowych, Straży Pożarnej. Witam pana kamerzysty Pawła ze Związku Radnictwa Polskiego. Witam wszystkich rodziców, dziadków. Witam całą młodzież, uczniów naszej szkoły.
daje zgryzot i pocieszenie. Na własną miarę znać nadzieję, w roku krwi sobie wybić. Obraz kuchna mówić nie, obraz słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakuje im, i są jak okna wypalone. Rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo znaka wypalone, które zapewne tylko prosto ziemię, któremu wyrwał jak korzenie. Jeszcze żyje ciągle czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w kolasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalony drzewem. Codziennie mocniej Ciebie wrasta radością, smutkiem, dumą i gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można opracować. A my chcemy opracować i dlatego będziemy mówić głośno o tym, co ważne.
Nie, nie mogę na to pozwolić, żeby się jechał gdzieś nieznany. Mamo, przecież tylko Francja. Jakie to ma znaczenie? Nie będzie cię. Mamo, sama widzisz, to może wyjeżdża, emigruje za granicę. Tak, niedługo w kraju zostaniemy tylko my.
się ksiąga w śniegu, a śnieg pokrywał wtedy nieskalaną wielą cały kraj. I styczeń był zimny, nieprzyjazny styczeń, a oni znowu poszli się bić za wolność. Lasy ich przyganiały dobrotliwymi ramionami drzew, a krew ich wsiąkała w śnieg.
Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, uczą strony, a biały orzeł z łąc kwiatów przyleciał do ulotu głowy. Zawsze był z nami tak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko, bronił tydzień moją pokój, sercem pokole już odwiedził. Dziś w całej Polsce brzmi wazur, dzisiaj Tylko praca.